Czas na odcinek. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Jesteśmy, proszę Państwa, na przedmieściach już Słomnik. 20 km już za mną, 30 przede mną, a więc można powiedzieć, że 40% trasy za sobą. Tempo w miarę utrzymane, około 1,5 godziny potrzebowałem na zrobienie tych 10 km, ale pamiętajmy, że tutaj na tych 10 km było parę podejść takich większych, więc dlatego też tak. Poza tym jest trochę cieplej, a ja jestem trochę bardziej dociążony, gdyż w Prandocinie zakupiłem dwie wody po 1,5 litra i teraz z nimi w plecaku ruszam dalej, a to oznacza, że w Słomnikach poza zdjęciem, jakimś krótkim filmem, większego postoju nie będzie, bo zrobiłem go w Prandocinie. No i proszę Państwa, jesteśmy w Słomnikach, dziabnęło właśnie 20 km. Które zrobiłem w 2 godziny 50 minut. O, tu halo, Słomniki. Coś mi się tak wydaje, że parę dni temu tutaj byłem, ale nie pamiętam dlaczego ani po co. Żartuję, wiem po co. Proszę Państwa, minęła chwila i jesteśmy na 3 godzinie naszej trasy. Przekroczony dystans, utrzymany, by w 3 godzinach zrobić 21 km. To się udało, dokładnie 21:30, a więc patrząc na poprzedni pomiar, no to odległość 7 km, 90 metrów zrobiona przez ostatnią godzinę. Wchodzimy teraz, proszę Państwa, do Słomnik. W taki sposób, by wychodząc z tej ulicy doprowadzającej przekroczyć tylko starą siódemkę w pobliżu rynku, na rynku dosłownie postój na jedno zdjęcie czy dwa i lecimy dalej, bo czas trzeba utrzymać. Au. No i oto, proszę Państwa, jesteśmy na rynku w Słomnikach, 22 km za nami. Tutaj był planowany ten postój, no ale skoro zrobiłem go 5 km temu, to bez sensu teraz. Widzicie, rozkopany rynek póki co w Słomnikach, także busy się teraz nie zatrzymują, ani autobusy tutaj. O! I co? Zrobię jeszcze zdjęcie i ruszam dalej. No i proszę Państwa, Słomniki już zostawiamy za sobą. 3 godziny mamy za sobą, 21 km, 3 godziny. No i przed nami zostaje jeszcze te 29 km do Krakowa, tak żeby była idealnie 50 zrobiona. Zobaczymy, w jakim czasie zrobimy kolejną godzinę, ile kilometrów zrobimy. Pewnie nie będzie to takie tempo 7 km na godzinę, jak żeśmy teraz ładowali, ale jest ku temu jakaś szansa. No i co? Widzimy się za jakiś czas. Na razie telefon się będzie ładował, więc raczej żadnych filmików z tego kawałka nie będzie. Lecimy dalej. Au. Przekraczamy rzeczkę i lecimy w stronę Krakowa. Słomniki zostawiamy za sobą. No i jest niewyraźnie. Zdaję sobie sprawę, że jest dość niewyraźnie, ale bardzo mocno mnie teraz zlało. Mam ponad 25 km zrobione, no i niestety, ale w takim stanie nie dam rady robić więcej kilometrów. Potężna, po prostu tak lało nieprawdopodobnie przez chwilę, jeszcze wiało. Więc nie dość, że zimno jest, bo jak zaczynałem, było jakieś 8-9 km, 8-9 stopni, to teraz jest jakieś
6-5 stopni, zawiewa mocno zimno. No i co? W takiej sytuacji no, muszę pomyśleć o zdrowiu, a nie o kilometrach. I teraz jestem w Kacicach i sobie ruszam do starą siódemkę tak zwaną i zobaczę, czy coś będzie jechało. Jak będzie coś jechało, to najwyżej stamtąd złapię busa do Krakowa powrotnego, albo przejdę jeszcze kawałki, dopiero złapię, zobaczę, o której godzinie coś będę miał. Jak będzie trzeba dłużej czekać, no to wiadomo, że się przejdę na następny przystanek. Także trochę mniej kilometrów, ale zdrowie najważniejsze. Tam właśnie za mną skrzyżowanie w Kacicach. Także raz jeszcze Cię, Nestor, pozdrawiam gorąco z Kacic. Tam właśnie decyzja półtorej miesiąca temu była inna. Zlało mnie na odcinku właśnie Sumniki Kacice. Musiałem się udać o tam, żeby złapać busa i jechać do domu. Dzisiaj sytuacja jest kompletnie inna, bo ja zlany jestem, ale potem mam mnóstwo siły i lecę za mną 26 km. No i co? I teraz atakujemy w nieznane, bo wtedy doszliśmy tylko dotąd. Więc zobaczymy, co przyniesie teraz los. Witam Was w Przestańsku, niedaleko Poskwitowa, Nowego Poskwitowa. Tutaj za chwilę poczujemy zapach ryb ze względu na zakłady rybne. 4 godziny minęło, 28 km. Chociaż tę ostatnią godzinę zrobiłem dystans 6 km, 890 metrów. Ale ten zapas, który wytworzyłem na poprzednich 3 godzinach, pozwolił mi utrzymać to średnie tempo 7 km na godzinę przez 4 godziny, więc ten cel minimum został przeze mnie zrealizowany, z czego się bardzo cieszę. A teraz już myślę, że troszeczkę mniejszym takim nakładem sił będę kontynuował trasę dalej. No właśnie przeszliśmy pod S7, tak jak tam wchodziliśmy na początku S7, tak tutaj może stąd do zakończenia tego odcinka S7 jest jakiś kilometr, 700 metrów. Także blisko początku, blisko końca tego małego odcinka. I proszę Państwa, 30 km za mną stary Poskwitów, 4 godziny 17 minut, a więc tempo tych 7 km na godzinę utrzymane w pełni, mimo tego, że tu właśnie było to szóste takie dość konkretne podejście. No a teraz skręcamy w ulicę Nabłonia, Poskwitów i udajemy się w stronę Iwanowic. Wychodzimy, proszę Państwa, pod Damicę. Za sobą zostawiamy rzekę Dłubnie, dolina rzeki Dłubni. Kurde, tak mnie szczyknęło biodro teraz. No wiecie, jutro do pracy trzeba iść, więc żeby nie zawieść siebie, swoich kolegów z pracy, to trzeba odpocząć jednak. Także poskładam się, jakoś dojdę do starego Poskwitowa. Tam będzie, znaczy starego Krasieńca. Znowu ten sam błąd, przepraszam. Czwarty raz nawet jak do mamy dzwoniłem, to też się pomyliłem. I właśnie wspomniana mama stamtąd mnie zabierze. I będę miał 37 km. Właśnie minęła 5 godzina. 34 przecinek prawie 6 km. Fajna trasa. Patrzcie, jaki fajny widok. To co teraz mam przed sobą, to jest szóste podejście, ale to najcięższe. O Jezu. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.